Sala się tu już wypełniła, pełne krzesełka są. Możesz tutaj zrobić ładny kadr na nich. Nie? Nie? No to dobra, idziemy dalej. Tak, na 3-4 najprzystojniejszy zawodnik Prime Time Wrestling. 3-4, w jednym momencie. 3-4. Spartan! No to... Nie wiem, co powiedzieć. Witamy na Underground 8. Dzisiaj pokażemy wam podziemną stronę w wrestlingu. Zaczynamy show. Pierwszy raz na gali? Nie. A czyli który? Od Blackoutu. A, czyli tacy już można powiedzieć hardkorowi kibice. Na jaką walkę czekacie? Na każdą, no. A jaki jest plus tej gali i minus względem gal dużych takich, no, które się odbywają na większych halach? Plusy, no. Minus jest taki na pewno, że są mniejsze nazwiska zagraniczne przy takiej gali jak Underground. A jeżeli chodzi o takie największe plusy, na przykład dzisiejszego dnia, to mamy mecz Nana Lopeza, czyli Gunner mecz, dzięki któremu nawet nie wiemy, z kim będzie on walczył. W związku z tym to ciekawi najbardziej. Myślę, taki największy plus, że można chwycić tutaj zawodnika za nogę i mu pomóc trochę, nie? Na przykład. No ostatnio na gali na przykład tej większej, czyli w Krakowie, na przykład Nano Lopezem otrzymałem. Prosto na ramię, który mi upadł, więc dostałem, a na pierwszym chyba Undergroundzie dostałem od Tarasa w twarz, bo witał się z fanem i nie trafił, ale trafił we mnie. Czyli ramię od tego czasu nie było myte? Nie było. Masz mi na ślisa! Zbierz? Rozumiesz?
On już da się słowa. Nie, nie będzie żadnego. Masz mi da się. Daj mu lisa! Daj mu lisa! Daj mu lisa! Zostaw! Dostaniesz swój rewanż, ale zostaw Aksela. Zostaw go. Masz swój rewanż! Masz swój rewanż! Masz swój rewanż, tak. Odejdź. Teraz! 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 Pochodząca z Walii! Egzotycznie! Ważąca 51 kg! I don't speak English. Okay, and you want to interview me? My name is Myla Grace. Mm-hmm. Tell me your story. Wrestling. I grew up watching wrestling when I was like really, really small. And then when I got a bit older, I just loved it. It was just my everything. And I was just like, how can I get in and do this? I want to do this. And then after a lot of researching, I finally found a school and I just dedicated my life to it ever since. And that's it. Okay. Thank you very much. Good luck. Thank you. Bo tam uciekłaś nam na zaplecze, ale cię wywołaliśmy do tablicy trochę. Jak ci się dzisiaj walczyło z koleżanką po fachu? Bardzo fajnie. Super było poznać Myla Grace, która jest znana między innymi z WWE NXT UK. Także super. Kolejne doświadczenie. Ale tak powiem ci, że to dość przyjacielsko wyglądało, to nie było jakby agresji za dużo. Nie, ja mam ogromny szacunek do Myli, myślę, że Myla również okazała szacunek do mnie. Czyli to był taki friendly fight, można powiedzieć trochę. Myślę, że tak. Okay. Jakie następne wyzwania są, bo idziesz trochę jak burza? Za tydzień lecę już do Finlandii i zostaję tam na tydzień, także przede mną 3 walki. Okay. A czy do Warszawy się wybierasz na wielką galę, Prime Time Wrestling? Będę na pewno, a czy będę na ringu, to
zobaczymy. A chciałabyś zawalczyć? Oczywiście, że tak. Bardzo. Niestety. No szkoda, szkoda. Tak wiesz, myśleliśmy, że z zaplecza wyjdziesz i tak może coś tam chlapniesz. Czekamy na informacje. Czyli będziesz na pewno? Będę. A strój będziesz miała z sobą na wszelki wypadek? A tego nie wiem. No to dobrze, to mam nadzieję, że się zobaczymy w Warszawie. Wszystkiego dobrego i oby nie zdarzyła ci się jakaś kontuzja. Dziękuję bardzo, dziękuję. Dobra, chodźmy do tej grupy ananasów tutaj naszych najlepszych. Według nich najprzystojniejszych, bo tak ostatnio przynajmniej mówili na wywiadzie. Subiektywna opinia. No okej, okay. Dobra. Zawołaj swojego najlepszego przyjaciela. Chłopaki, co poszło dzisiaj nie tak w waszych walkach? Co poszło nie tak? Wszystko poszło, a to mam mówić bliżej. Prosiłbym, żeby nie oblizywać. Dokładnie. Nie wszystko poszło zgodnie z planem. Gdybyśmy nie byli oszukani przez pana Pawloszczaka i pana Boczera, tak? Tak jest. Boczera. Jakby prawda jest taka, że panu Pawłowskiemu i panu Rzeźnikowi nie podoba się to, że dwóch najlepszych zawodników połączonych i najprzystojniejszych połączonych w tag team rozwalają tak naprawdę wszystkich jego zawodników i musiał zrobić coś, żeby to przerwać, więc... Zazdrość. Ja myślę, że zazdrość. Myślę, że zazdrość. Myślę, że to kwestia zazdrości, tak. Chłopaki, powiedzcie, jak myślicie, jak długo będziecie razem z sobą? Chyba długo, nie? Co się mówi przy ołtarzu? Chyba na zawsze, nie? Znaczy chodziło mi o tag team, nie? Na razie nie widzę przeszkód, żeby nie być ze sobą. Myślę, że będziemy ze sobą długo. Ja pragnę tylko zauważyć, że proszę spojrzeć na tych ogrów, boku, ogrów, że tak powiem, ogrów. Widać tutaj amatorszczyznę. Czuć też. Kiedy się patrzy na nas, na profesjonalnych zawodników, przede wszystkim zwycięskich zawodników, może nie dzisiaj, ale generalnie zwycięskich. Nie, generalnie zwycięski. Więcej razy wygrywamy chyba niż przegrywamy, nie? W ostatnich czterech miesiącach. Dobra, panowie, bo ten monolog już tu dość długo trwa, to takie pytanie, jak mówicie, że to są ogry, to jak wy byście sklasyfikowali się, jeśli chodzi o rasy fantastyczne? Rasy fantastyczne, myślę, że... Ja myślę, że Gabriel jest elfem. Tak. A ty? Gabriela zapytajmy. Nie oglądam Harry'ego Pottera, dzięki. No ale dzisiaj to tak trochę kontrowersyjnie pojechałeś. Czemu? No tam z krzesełkiem biegałeś, tam jakieś ewolucje koło ringu robiłeś. Ale wydawało ci, no bo słuchaj, jak to mówią, że trzeba. Wiesz, że tak mówią? Ale co trzeba? Trzeba. Trzeba. Tak mówią. No jest to bardzo głęboka myśl. Myślę, że... Trzeba? Ale jakby cię zapytał, czy trzeba, to byś powiedział co? Zależy, wiesz, w jakim znaczeniu, nie? Trzeba. Ale dzisiaj nie masz czapki z Daszkiem. No nie mam, bo wiesz, ostatnio mi się wstyd zrobiło, że mi ją poprawiłeś na odwrót i teraz nie masz na mnie haka dzisiaj. Ale co to jest w ogóle? To? A, to jest komik. No. Widzisz, trzeba być kreatywnym, no. Ninja Warrior, tam była kontrowersja, myślę, że tam z krzesełkiem latałem, ty pomyliłeś chyba programy, byku. Nie, ja mówię dzisiaj, bo tutaj tam dusiłeś Axela Foxa, widzę, że taki masz trochę... No. No bo to była tylko formalność, wiesz, no, mówiłem ci w Krakowie, to był przypadek, to w ogóle nie powinno się zdarzyć i to, kurde, no gadam do tego grubasa, nie, mówię, przypadek, on mówi, nie, no pokonał cię, ja mówię, no... To by chyba się zatłuszczyły gałki oczne tak, że nie widzisz normalnie. Mówię, dawaj mi walkę. Mówi, nie. Dzwonię do rzeźnika, nie? Mówię, poproszę szynki, 30 deko. On mówi, chyba pomyliłeś numer. Ja mówię, okej, to sam sobie zrobię szynkę z lisa. Syriusz Dziedzic siedzi smutny, podłamany. Co poszło nie tak? Masz może jakąś chusteczkę? Na otarcie łez. Myślę, że to będzie zbędne. Tak jak to twoje takie gadanie, żeby na internecie był szpan, że pocisnąłem Syriuszowi Dziedzicowi, bo nie może mi nic zrobić, uwierz mi gościu. Czemu nie może? Szczerze, jebie mnie to. Czyli dzisiejsza przegrana nie ma dla ciebie znaczenia? Zacznijmy od tego, że ludzie powinni uszanować to, jak profesjonalnie podszedłem do biznesu. Mimo tragedii pojawiłem się tutaj,
Być może coś tam nie zagrało w głowie, jakiś mały błąd, Lopez przyszedł raz, dwa, trzy, ale później, dla mnie to nie ma znaczenia, później Sinister zrobił fenomenalną robotę. Jak tylko to zobaczyłem, miód na moje serce, więc walić już tą moją rękę, moją porażkę, porażkę. Hernandez dostał na dziurę i to mnie satysfakcjonuje. A nie chciałbyś na przykład dołączyć do niego, jak cię tak on fascynuje i przyjąć jego barwy, tak jak Nano? Nano jest jego sługą. No właśnie. Hernandez odniósł porażkę, prawdziwą porażkę. Został ośmieszony w Krakowie i teraz musi mu służyć, czyścić mu budki, czyścić mu... Nie wiem, gdzie on mieszka. Nie jest to istotne. Jaki jest twój plan na dalsze walki, na życie w ogóle w Prime Time Wrestling? Plan na moje życie jest prosty. Robić to, co dalej robię. Przegrywać, czyli rozumiem, tak? Udowadniać błędy każdej osoby, która siedzi na publiczności, wołając Syriusz na siłownię, dziedzic na siłownię, to jest chyba żenujące. To jest obrzydliwie żenujące, ponieważ oni dobrze wiedzą, że chodzę na te siłownie, wrzucam na Instagrama zdjęcia, stories i widać zresztą po mnie. Czas zacząć ćwiczyć, nie tylko chodzić. O, przepraszam, przepraszam. I widać po mnie, że chodzę na te siłownie. Więc niech nikt tutaj nic nie mówi takiego, dziedzic na siłownię, dziedzic na to, tamto solarium. Naprawdę, nie interesuje mnie to wasze gadanie. Jedyne, co tutaj robię, moim zadaniem jest udowadnianie, że każda z osób siedzących tutaj jest w błędzie. Pan Pawłowski.